Już w najbliższy piątek rozpoczyna się nabór uzupełniający do suwalskich przedszkoli. Jest w nich jeszcze nieco wolnych miejsc, a o dobrodziejstwie płynącym z kontaktu z rówieśnikami, z fachowych zajęć edukacyjnych i prorozwojowych nikogo przekonywać chyba nie trzeba. Suwalski ratusz zabezpieczył pokaźną liczbę miejsc w placówkach przedszkolnych i zachęca, by rodzice korzystali z tej formy opieki i edukacji. W sumie jest 85 wolnych miejsc. To gdzie są te wolne miejsca jest już opublikowane na naszej stronie internetowej, więc można to sprawdzić. Także ta rekrutacja potrwa od piątku do 19 kwietnia włącznie. Rodzice, których dzieci nie dostały się do przedszkola w pierwszym terminie, prosimy właśnie, by sprawdzili, jakie są wolne miejsca, gdzie są wolne miejsca i do tych placówek złożyli odpowiednie wnioski i dokumenty. Najwięcej wolnych miejsc jest w placówce przy ulicy Klonowej w szkole podstawowej numer 5. Tutaj znajdzie opiekę aż 38 małych suwalczan. 31 wolnych miejsc jest też w dziewiątce przy Hammerschmidta. 6 nowych przedszkolaków przyjmie jeszcze przedszkole numer 10 przy Nowomiejskiej. Po jednym wolnym miejscu znajdzie się też w przedszkolach numer 3, 4, 6 i przy siódemce. Warto też przypomnieć, że suwalskie przedszkola są nieodpłatne. Rodzice i opiekunowie maluchów pokrywają jedynie koszty wyżywienia. Ulga przysługuje rodzicom dzieci mieszkających w naszym mieście, którzy odprowadzają na rzecz miasta podatek dochodowy.